Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym szczecineckim programie samorządowym, w którym dziś gościem będzie pan burmistrz Daniel Rak. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, świat, jak również Polska, żyje koronawirusem. W poniedziałek uczestniczył pan w specjalnym zespole poświęconym temu zagadnieniu. Rzeczywiście pan starosta zwołał sztab kryzysowy, to jest zresztą jego kompetencja. Uważam, że takie spotkanie dobrze, że się odbyło, dobrze, że rozmawialiśmy na ten temat. Oczywiście było poprzedzone to pewnymi niepotwierdzonymi informacjami ze skenu. Dzisiaj wszyscy nerwowo reagują na hasło koronawirus. W momencie, kiedy ktoś kaszle, w momencie, kiedy ktoś źle się poczuje, ludzie zaraz domniemają tego, że to jest już wirus, że się dzieje niewłaściwie. Zresztą tego żywym przykładem był zespół szkół ekonomicznych i ta chwilowa, można powiedzieć, taki duży niepokój, który towarzyszył i młodzieży, i rodzicom. Dlatego też uważam, że dobrze się stało, że starosta podjął taką decyzję, że burmistrzowie z całego powiatu mogli zapoznać się z problematyką. Zresztą pan dyrektor sanepidu bardzo wyczerpująco przedstawiał dane statystyczne, przedstawiał, jaki w sposób sanepid jest przygotowany do tego, żeby zmierzyć się tutaj z ewentualnymi zagrożeniami. Generalnie spotkanie, mam nadzieję, że do wszystkich burmistrzów dotarło to, że należy zachować przede wszystkim spokój, opanowanie i że dzisiaj bardziej musimy myśleć o profilaktyce, a nie walką właśnie z koronawirusem. Byli też obecni wszystkie te osoby, które mogłyby przy ewentualnym zagrożeniu włączyć się w takie akcje, łącznie z panią prezes szpitala, czy strażą miejską, czy służbami naszej powiatowej komendy policji. Spotkanie się odbyło, w ślad za tym chcieliśmy zrobić spotkanie w najbliższy piątek z dyrektorami szkół z całego powiatu, z przedstawicielami i z dyrektorami, właścicielami przedszkoli, ale także z organizacjami pozarządowymi, tymi, którzy biorą udział w organizowaniu spotkań w większych gremiach. Tak jak wiemy, to spotkanie dzisiaj zostało już odwołane, jest to poprzedzone informacjami medialnymi, jakie dotarły do Szczecinka, o krokach, jakie podjął pan premier. No właśnie, co w związku z zamknięciem szkół? No tak, jesteśmy oczywiście, będziemy się stosowali, żeby było jasno, do wytycznych premiera. Było to dzisiaj dyskutowane na konferencjach prasowych. Oczywiście my musimy bezwzględnie myśleć o tym i jakby wykonać wszystkie czynności, które ograniczyłyby możliwość pojawienia się tutaj koronawirusa. A jeżeli nawet hipotetycznie doszłoby to do skutku, to myśleć, w jaki sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się. Dlatego szkoły szczecineckie, mówię o szkołach podstawowych, będą zamknięte od poniedziałku. Natomiast tak się akurat składa, że mamy teraz okres przy rekolekcji i dzieci i tak nie chodzą w pełnym wymiarze do szkoły. Niemniej jednak uważam, że zarówno czwartek, jak i piątek w placówkach szkół podstawowych powinny być przygotowane opieka nad uczniami, po to, żeby rodzice mogli się przez te najbliższe kilka dni przygotować do tego, żeby zabezpieczyć opiekę nad swoimi pociechami, nad dziećmi, żeby te dzieci właśnie w tym okresie, bo to nie jest przecież okres ferii, tylko okres raczej ograniczonego poruszania się. Tutaj powinniśmy wszyscy bardzo odpowiedzialnie pomyśleć o tym, żeby właśnie ograniczyć kontakty, właśnie wizyty czy też spotkania w większych gremiach. Zastosować się do tych wytycznych, które są proponowane. Osobiście uważam, że naprawdę podlegamy dużej presji mediów jednak. Ten nacisk, który wywierają media jako sensację, gdzie się pojawił koronawirus, to się bardzo, bardzo dzisiaj staje tematem
takim bardzo, bardzo ważkim, który zacznie zaraz żyć swoim życiem. Ja uważam, że powinniśmy naprawdę bardzo spokojnie, rozsądnie, rozważnie podchodzić do wszystkich informacji, które do nas docierają. I ten spokój po prostu jest bardzo pożądany. Przy każdej tak dużej eskalacji jakiegoś problemu gdzieś, który dzieje się za granicą, zaraz staramy się to przenieść na nasze tutaj lokalne podwórko, a to nie jest zawsze, ten niepokój nie jest zawsze dobrym doradcą. Gwoli ścisłości uściślimy, że zamknięcie dotyczy również przedszkoli. No jeżeli chodzi o przedszkole, ja mogę dzisiaj się wypowiadać odpowiedzialnie tylko i wyłącznie za przedszkole Kornela Makuszyńskiego, czyli to, które mieści się przy ulicy Piotra Skargi. Natomiast na dzisiejsze spotkanie, bo organizujemy dzisiaj w szczecineckim ratuszu spotkanie z dyrektorami szkół, zaprosiliśmy także właścicieli przedszkoli, SAPiKu, OSIR-u, Akwaturu, żłobków. Takie spotkanie dzisiaj będzie miało miejsce w szczecineckim ratuszu. Będziemy rozmawiali, jakie są plany poszczególnych placówek. Nasze przedszkole Kornela Makuszyńskiego będzie podlegało takim samym wytycznym jak szkoły podstawowe. Na dzisiejszej konferencji prasowej dowiedzieliśmy się również, że decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego zamknięte będą również placówki kulturalne, takie jak muzea czy kina. Zdaje się, że zamknięty zostanie również szczecinecki basen. To spotkanie, które dzisiaj odbędzie się w ratuszu, definitywnie rozstrzygnie w jakim terminie, kiedy. Na pewno będziemy chcieli informować mieszkańców Szczecinka. Na pewno będziemy się stosowali do tych wytycznych. Czy one są zbyt restrykcyjne, trudno mi dzisiaj powiedzieć. Niemniej jednak zawsze lepiej dmuchać na zimne. Trzeba myśleć o tym, co by mogło się hipotetycznie wydarzyć. Niemniej jednak nie można tutaj podchodzić do pewnych rzeczy naprawdę irracjonalnie. Sytuacja jest dynamiczna, z mediów możemy się dowiedzieć o kolejnych decyzjach. Nie chcę się tutaj dopatrywać jakichś innych podstaw do tego, że zapadają takie czy inne decyzje. Niemniej jednak na pewno trzeba odpowiedzialnie bardzo podchodzić do pewnych decyzji i jeżeli będzie taka konieczność, na pewno się tutaj nie będziemy zastanawiali. Najwyżej zamkniemy na jakiś okres, czy to basen, czy kino, czy też będziemy odwoływali różnego rodzaju spotkania. W tym trudnym okresie nie możemy zapominać o seniorach. No tak, seniorzy, tak jak wszyscy wiemy, każdy z nas słucha tych statystyk, każdy z nas wie, że grupa seniorów jest tą grupą, która jest najbardziej zagrażona i tutaj jeżeli chodzi o konsekwencje, to jeżeli spojrzymy na Włochy, to wirus zbiera największe żniwo. Dlatego też seniorzy powinni bardzo, bardzo rozważnie podchodzić do wizyt, do spotkań. W ogóle powinniśmy pomyśleć o seniorach, o swoich czy babci, czy dziadkach, czy rodzicach, w jaki sposób ograniczyć ich dostęp w pewnych przestrzeniach publicznych, czy nie zrobić im zakupów, czy po prostu nie zadzwonić, nie dowiedzieć się, jakie są najpilniejsze potrzeby. Musimy po prostu bardzo, bardzo odpowiedzialnie i po przyjacielsku, rodzinnie podejść do seniorów. I mam nadzieję, że Szczecinek tutaj, biorąc pod uwagę nasze położenie, nasze możliwości na ingerencję tych osób, które przyjeżdżają z Dalekiego Wschodu czy z innych części Azji, będzie tutaj wpływało na to, że będziemy mieli stosunkowo małe prawdopodobieństwo tego, że ktoś z wirusem dotrze do Szczecinka. Czas pokaże, tak? Ja dzisiaj oczywiście ani pan, ani nikt nie może zagwarantować, że Szczecinek ominie ten wirus, natomiast musimy zrobić wszystko, żeby zminimalizować skutki ewentualnego pojawienia się, a jeżeli tak, to jego rozprzestrzenienia się na terenie Szczecinka. Podsumowując, czy jest pan w stanie zapewnić mieszkańców, że jesteśmy dobrze przygotowani?
Znaczy, jeżeli chodzi o przygotowanie, tak, my robimy wszystko, żeby zminimalizować skutki. Będą kolejne spotkania, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Mamy specjalną rezerwę budżetową w wysokości prawie 700 tysięcy złotych na różnego rodzaju nieprzewidziane skutki. Nigdy o tej rezerwie się nie mówi. Z tej rezerwy jeszcze bodajże raz w historii miasta, z tego co ja pamiętam, burmistrz Douglas korzystał. Wówczas to była ptasia grypa albo zagrożenie pojawienia się ptasią grypą. Wówczas też dużo niepokoju i dużo było naprawdę komentarzy. I mieszkańcy naprawdę martwili się, co będzie, bo wiemy, jak jest położone nasze miasto. Wówczas ta ptasia grypa ominęła Szczecinek, niemniej jednak pierwszy raz wówczas burmistrz korzystał ze środków przeznaczonych właśnie na dedykowane, które są na właśnie takie sytuacje kryzysowe. Mam nadzieję, że nie będę musiał korzystać z tych środków, niemniej jednak od strony finansowej jesteśmy przygotowani. Wpłynęło do nas także pismo ze szczecineckiego szpitala po to, żeby zabezpieczyć czy to rękawiczki, czy to stroje, czy to maski. Oczywiście tutaj jesteśmy w kontakcie ze starostą, rozmawialiśmy na ten temat i będziemy na pewno, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy tutaj starali się w 100% zabezpieczyć środki na te najbardziej potrzebne instrumenty czy ubrania, które zabezpieczą, ograniczą i poprawią bezpieczeństwo, czy to personelu, czy to mieszkańców Szczecinka. Czyli jedyne, co nam pozostaje, to zachować spokój i na bieżąco obserwować. Tak, bardzo bym prosił o zachowanie spokoju, rozwagi, o odpowiedzialnym podejściu wszystkich mieszkańców do tej sytuacji. Nie chciałbym, żebyśmy byli jakąś, i uważam, że nie jesteśmy jakąś enklawą, która nagle będzie zieloną wyspą w Polsce i tak jestem osobą, która zdrowo stąpa po ziemi. Natomiast uważam, że w tej całej sytuacji najważniejszy jest rozsądek i odpowiedzialność. Dziękuję panu bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był pan burmistrz Daniel Rak. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.